Siema, ja jestem Ciara Usago, jestem fryzjerem od ponad 11 lat i witam Was na moim kanale, który jest zbudowany na podstawie fryzjerstwa, ale możecie te tematy przełożyć na swoje życie prywatne, zawodowe i nie tylko. Będą też vlogi z podróży i będzie ich coraz więcej tak naprawdę. No i są tutaj w ogóle różne rzeczy. Śmieszne, poważne, ale ogólnie śmieszne. Staram się ludziom dawać pozytywną energię, a jak komuś się nie podoba, to next. A jeśli jesteś ciekawy, czy ciekawa mojego kanału i tego, co tutaj od... co tutaj robię, to zapraszam Cię do mojego świata szaleństwa. Nie no, żartuję. Witam na moim kanale. Dzisiaj poruszę temat tego, czy zabiegi chemiczne niszczą nasze włosy. Mam na myśli takie zabiegi jak farbowanie, rozjaśnianie, prostowanie jakieś tam chemiczne, trwała, no wszystkie takie chemiczne zabiegi. Po prostu chemiczne zabiegi, no chyba każdy wie, co to jest. Myślę. Więc jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeśli odcinek Ci się spodoba, to zostaw kciuka w górę. Nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco i też kliknij dzwonek, żeby być jeszcze bardziej na bieżąco. No, taki komunikat. Na pewno większość z Was już robiło sobie farbowanie włosów, rozjaśnianie czy jakieś zabiegi keratynowe. Zresztą wiem, bo mi o tym piszecie. I na pewno większość z Was, i wiem to, myśli, że a mi się włosy zniszczyły, a mi się kruszą, a mi nie rosną, wypadają mi od farbowania i no i tak pewnie jest. Znaczy, nie że to jest przez te zabiegi chemiczne, ale tak myślicie. Oczywiście, jeśli zabiegi chemiczne, farbowania i te inne wszystkie różne no, chemikalia są zrobione źle, to ma to wpływ na kondycję włosa, na to jak on się zachowuje, czy wypada, czy nie wypada, czy siedzi przy tej głowie, czy się kruszy, czy się nie kruszy, czy się kędzierzawi, czy się nie kędzierzawi, no wszystko. To ma wpływ, jeśli jest źle zrobione. Zazwyczaj. No. Więc jak to jest z tymi zabiegami i od czego to zależy? Już tłumaczę. Po pierwsze, każdy zabieg chemiczny jest ingerencją w strukturę włosa. To tak, jakby ktoś ci otworzył czachę, grzebał ci w mózgu. Ogólnie nic złego nie musi się stać, ale zawsze jest ryzyko uszkodzenia gdzieś tam poszczególnych elementów. Nie jest to konieczność, ale czasami tak może być. I tak samo jest w przypadku właśnie zabiegów chemicznych. Każdy z nich może nieść ze sobą jakieś konsekwencje. Albo zmiany. Niekoniecznie złe, ale zmiany. W każdym zabiegu chemicznym na włosie dzieje się coś takiego, że otwiera się łuska włosa, wszystko wchodzi do środka właśnie i tam wszystko grzebane jest i w ogóle wiecie. Więc no trudno jest nie zmienić tego włosa przez takie zabiegi. To jest wręcz niemożliwe. Po drugie, każdy włos jest inny. Mamy włosy proste, które dzielą się na włosy proste, które się puszą i proste, które się nie puszą, które są ciężkie, które są lekkie. Mamy loki, które dzielimy na wiele typów, te B8, CA5, każde z nich dzielą się na jeszcze więcej podrób. Mamy włosy falowane, mamy leniwe loki, mamy półfale, półloki. Jest tych włosów bardzo dużo i każdy z tych włosów, mimo na przykład, że lok, może mieć różną strukturę. To jest ogrom, to jest naprawdę ogrom. Oczywiście są jakieś takie grupy, które można rozróżnić, ale tak jak mówiłem Wam we wcześniejszych filmach, każda z tych grup ma swoje podgrupy, która dzieli się na jeszcze mniejsze podgrupy i tak w zasadzie bez końca. Przez 11 lat pracy w tym zawodzie spotkałem wiele osób, które miały takie włosy, jakich nie spotkałem u nikogo wcześniej. Były takie, nawet nie wiem jak to określić, były tak niesamowicie inne, że nawet nie jestem w stanie tego opisać, ale kiedyś postaram się Wam jakoś to rozrysować i zrobić taki odcinek osobny na ten temat. Jeśli chcecie, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. No i właśnie przez tą różnorodność każdy włos reaguje inaczej. Jeden może być tak mega rozjaśniany i nic się z nim nie dzieje. Moja kuzynka tak miała. Ona robiła sobie włosy na biało, wręcz tak rozjaśniała na biało włosy i nic nie było. Te włosy były super, błyszczące, gładkie, nic. Nic. Ona też tam je rozjaśniała kilka razy jednocześnie. Kilka razy pod rząd rozjaśniała te włosy i nic się z nimi nie stało, naprawdę. Okej, skóra była czerwona, ale z włosem nic się nie działo. Nic. Natomiast są osoby, takie na przykład jak ja, mam z natury mega kręcone włosy, przypomnę tutaj, tak, to moje naturalne włosy i jak ja sobie rozjaśniam, czy są jakieś sombre, coś tam, to te miejsca rozjaśnień już nie były tak kręcone bardzo jak wcześniej, więc mi się już struktura zmieniała. Po trzecie, po zabiegach chemicznych, jakichkolwiek, dbaj o te włosy w domu. To nie jest tak, że wyjdziesz z salonu i one będą już zawsze zajebiste. O nie trzeba zadbać też w domu. To jest jakiś proces. Żeby one były jak najlepsze, musisz o nie dbać w domu. Bo jak nie będziesz nic robić, to sorry, do kogo pretensje?
i zaczniesz od samego mycia, bo wielu ludzi źle myje włosy i skórę głowy. Jeśli nie wiesz, jak to robić, odsyłam cię do filmiku, w którym o tym mówię. Po czwarte, czy zabieg chemiczny niszczy włosy, kiedy wykonujesz go sama w domu? Zazwyczaj tak. Więc takich domowych zabiegów chemicznych raczej unikaj. Po piąte, nie zawijaj. Może też oczy nie zabijaj, ale nieważne. Po piąte, znajdź fryzjera takiego, który ci odpowiada, a ty odpowiadasz jemu, żeby to było flow, żebyście się dogadali, żebyście się zrozumieli. Bo teraz może mogą sobie ludzie pomyśleć, co to ma do tego, czy zabiegi chemiczne niszczą włosy. Ma, dogadajcie się, żeby on ci pokazał, powiedział, żebyś zrozumiała, czy zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, żebyś miała świadomość tego, co może się stać, co może się zmienić, bo to jest bardzo ważne, bo czasami ludzie bez świadomości coś robią, a potem wielkie pretensje do wszystkich. Dlatego właśnie po to też jest ten kanał. Ja chcę uświadomić ludzi, tych przynajmniej, którzy chcą się otworzyć i zrozumieć. I wiem, że mi się udaje, bo dostaję od was już dużo wiadomości. Ja tutaj się nie uważam za jakiegoś coacha, za jakiegoś, wiecie, guru. Nie, nie. Ale nie ma nikogo takiego, kto mówi tak otwarcie, jak jest. Chyba, że takiej osoby nie znam, ale raczej nie ma. Bo ludzie boją się prawdy, ale o tym mówię w odcinku, który wyświetliłem się tutaj u góry. Po szóste, zdaj sobie sprawę, że zabiegi chemiczne zazwyczaj nie pomagają włosom, bo jednak są zabiegami chemicznymi. I no chemia raczej nie pomaga, no ewentualnie w niektórych przypadkach. Zależy, jak na to spojrzeć, bo tak jak na przykład, to jest straszne porównanie, ale chemioterapia na coś szkodzi, na coś pomaga. I tak samo jest z tymi zabiegami chemicznymi i o tym powiem w odcinku, o tym, czy dzięki farbowaniu, czy rozjaśnianiu lepiej układają się włosy. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, a ja nagram o tym odcinek, bo mam ciekawe spostrzeżenia na ten temat. Siódme. Jeśli zabieg chemiczny jest dobrze wykonany, to nie powinno dziać się nic złego. Oczywiście mogą zaistnieć pewne zmiany w strukturze i w ogóle, ale to powinny być takie zmiany, które nie powodują, że ten włos jest jakiś problematyczny, albo coś się z nim dzieje, że on się kruszy, że coś się z nim takiego dzieje. Chyba, że bardzo chcecie osiągnąć ze swoim stylistą jakiś tam efekt i on ci tłumaczy, tak jak ja mam kilka takich przypadków, klientek, które bardzo by chciały, albo razem byśmy chcieli dojść do jakiegoś mega, ultra, bardzo jasnego blondu, ale to ma ze sobą swoje konsekwencje, ponieważ nie każdy włos takie zabiegi lubi. I czasami może być tak, że ten włos będzie trochę delikatniejszy, albo gdzieś tam się ukruszy, ale jeśli chcemy podjąć takie ryzyko, to ja zawsze klientkę uprzedzam, że tu jest tak i tak czy siak. Ewentualnie podpisuję z nią klauzulę, że w razie czego ona bierze odpowiedzialność za to, co się stanie z włosem. Jeśli ona tak bardzo, bardzo tego chce. Ale to wszystko można zrobić z głową. Ale też nie wymagaj od mega rozjaśnionych włosów, które są prawie przejrzyste, że one będą kurwa jakieś zajebiste, grube i mocne i nic się z nimi nie stanie. Nie da się tak. No chyba, że sobie kupisz jakąś perułę. I tyle. Pamiętaj, 99% osób, które mają białe, długie, lśniące włosy, mają albo perukę, albo doczepa, albo treskę. Czy jakiś po prostu doczep. I tyle. I to nic złego. I to nic złego, jest to nawet lepsze rozwiązanie. Ale mając mega długie włosy, takie białe blondy, rzadko one są idealnie zdrowe. A w zasadzie prawie nigdy. Może dwa razy w życiu takie spotkałem. Naprawdę. Po ósme. Właśnie mówiłem o tych rozjaśnieniach na moich vlogach. Często włosy bardzo kręcone albo falowane, ale najczęściej kręcone, po rozjaśnianiu zachowują się trochę inaczej. Ten nok traci swoją sprężystość. Nie jest tak zawsze, ponieważ mam klientki z kręconymi włosami nawet mocno i niektóre z nich mają jeszcze bardziej te loki. Ale mam kilka osób takich, które po rozjaśnieniu uprzedziłem, że ten skręt może już taki nie być, no i już go nie ma. Bo mam kilka osób, trzy osoby, którym tak mocno rozjaśniam włosy i one po prostu sobie radzą ze szczotką i w ogóle, ale jak zostawiają naturalne włosy, to ten lok nie jest taki jak kiedyś, tylko jest taki, wiecie, taki rozklapciu. Dlatego świadomość jest bardzo ważna. Świadomość ogólnie życiowa, świadomość we wszystkim. Świadomość, świadomość, świadomość! Dziewiąte. Czy zabiegi chemiczne niszczą włosy? Źle zrobione zabiegi chemiczne niszczą włosy. Źle zrobione zabiegi chemiczne mogą spowodować nawet, że będziesz łysy albo łysy. Ale dobrze zrobione zabiegi chemiczne delikatnie zmienią się strukturę włosa, albo po prostu trochę zmienią włos, albo spowodują pewne utrudnienie, ale na przykład podczas stylizacji coś takiego. Ale dobrze zrobiony zabieg chemiczny nie niszczy włosa. Po prostu często jest on zmieniony.
A zmieniony, zniszczony to zupełnie dwie inne rzeczy. I trzeba zdać sobie z tego sprawę. 10 i ostatni punkt. Miej tego wszystkiego świadomość. Błagam, proszę. Pamiętaj, że włosy są dla ciebie, a nie ty dla włosów. No chyba, że chcesz mieć takie leżące, gładkie, lśniące, zdrowe włosy, które leżą i w ogóle kwiczą po prostu nietykalne dziewice orleańskie. Nie ma w tym nic złego. Po prostu jesteś włosomaniaczką. I nie ma w tym nic złego. Ale nie krytykuj innych. Nie obrażaj kogoś, kto ma spalone włosy od rozcięcia, bo takie lubi, albo chce taki kolor biały, a inaczej się nie da osiągnąć takiego koloru bez spalania tych włosów. Nie krytykuj. Ważne, że ty masz swoje lejące, gładkie, jak tafla wodospadu włosy. I jak chcesz leżeć w wannie z jajkiem na głowie, to też nic złego. Tylko nie krytykuj innych, którzy mają trochę inne podejście do włosów. Pamiętajmy, włosy są dla nas, a nie my dla nich. Bawmy się tym wizerunkiem. Oczywiście, jeśli boimy się o zdrowie, kondycję włosa i swojego w ogóle organizmu, to róbmy to wszystko z głową. No ale jeśli mamy wyjebkę na to, to już każdego indywidualna sprawa. Tak, moi drodzy, podsumowując, źle zrobiony zabieg chemiczny zniszczy ci włosy. Spowoduje, że będziesz łysa, spowoduje, że włosy będą się kruszyć, spowoduje, że będą się źle układać, spowoduje, że będą beznadziejne, brzydkie, matowe. Dobrze zrobiony zabieg chemiczny spowoduje, że włos ewentualnie może zmienić trochę strukturę, trochę inaczej się zachowywać, ale czy będzie zniszczony? Nie. Będzie zmieniony. Moi drodzy, ciarosy, jeśli odcinek wam się spodobał, to oczywiście kciuk w górę i zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się już w kolejnym odcinku i dajcie mi znać, jakie wy macie podejście do włosów. Czy raczej takie zdrowe, ojej, tak kuchacie, czy raczej po prostu macie gdzieś i bawicie się tym wszystkim. Ale z głową, albo bez głowy. Dajcie mi znać, bo jestem ciekawy, ile tu jest jakich osób. I nikogo nie oceniam. Tak jak mówiłem, leż sobie z tym jajkiem w wannie. Ale nie oceniaj i nie krytykuj innych. Trzymajcie się. Hej.